praktycznie wszystkie karty zostały już rozdane. Nie spodziewałbym się zatem zbyt zażartej rywalizacji czy walki, ale kto wie, futbol zawsze jest pełen niespodzianek. Biletów na ten mecz nie było już od wielu tygodni. Ogromne nadzieje, wielkie emocje ze strony kibiców jednej i drugiej drużyny. Popatrzmy zatem. Dobrze w obronie. Z pominięciem środka pola. Ja. Jeszcze raz. Teraz! Ależ pięknie! Kapitalna gra kombinacyjna Milanu. To właśnie było najważniejsze, a później gol był tylko kapitalnym następstwem. To wydaje się niesamowite. Zawodnik strzelił nie tą nogą, którą regularnie zdobywa bramki, ale mimo to, proszę, strzelił bramkę. Mendy. Bardzo dobrze tam walczyli o tę piłkę. I Villa. Teraz dobra, długa piłka. Dobry ślizg, sędzia, nie ma zastrzeżeń. Mendy. Nie udała się ta sztuczka. Barnetta. Dane, zagranie obrońcy. Pogubiła się obrona. Czy będą tego konsekwencje? Pole karne. Dobra interwencja bramkarza. W porę powstrzymał napastników drużyny rywala. Wybija bramkarz. Przejął teraz tę piłkę. Czy uda się to wykorzystać? Jesus Navas. Bardzo ładnie. Wspaniałe umiejętności tego piłkarza. Takim strzałem nie można zaskoczyć bramkarza. Niesamowity jest ten bramkarz, ale przede wszystkim potrafi się znakomicie ustawić. Sygnalizuje głównemu nieprawidłowe zagranie. Tak, był faul. Sędzia nie przerywa gry, nie było powodów. Ślizg ostry, ale bez faulu. Barnetta. David Villa. Piękne wykończenie. Przepiękna akcja i brawa dla AC Milanu. Najpierw fantastyczna gra kombinacyjna, a później w rezultacie piękny gol. Ależ pięknie, to jego drugi gol w tym spotkaniu. Myślę, że w takiej formie na tym nie poprzestanie. Ach, blisko teraz! Jesus Navas. Dobre wyjście dryblingiem z własnego pola karnego. Szansa na szybki atak. David Villa teraz.
O, ładnie odzyskał piłkę. Znakomicie teraz zagrał. Mambi. Gramy dalej. No, przypomnę tylko, że niewykorzystane sytuacje lubią się mścić. Bramkarz bardzo pewnie i będziemy mieli wznowienie gry od bramki. Mendy. Może teraz! Ależ był niesamowicie czujny, zatrzymując tę akcję z kontry. Rzut rożny. I oddala grę od własnego pola karnego. Jednak doszło. Wyśmienicie! W miarę jak się rozpędzał, widać było, że nabiera coraz większej pewności siebie, a gdy znalazł się już pod bramką, nie było wątpliwości. Musiał paść gol. No i mamy bramkę, ale wspaniała kontra, wzorowo przeprowadzona. Przejęli piłkę. Ach, dobra piłka. Świetnie teraz. Piłkę. Bardzo dobrze tam walczył o tę piłkę. Teraz Villa. Jesus Navas. Nie miał tam miejsca, żeby bardziej rozwinąć ten atak. To teraz? Silny strzał z daleka. Chorągiewka w górze, balon. Widać, że nie grają ze sobą po raz pierwszy. Są doskonale zgrani i łapią na kolejne pułapki offside'owe przeciwnika. Gra głową to zdecydowanie jego atut. Dobrze przejął przed polem karnym. I mamy aut. Niestety mecz jednostronny. Mają pełną kontrolę na boisku i niemożliwe jest, aby sytuacja zmieniła.